kartonik, który waży 20 kg, bo to są dosyć warzywa tak naprawdę, które są dosyć ciężkie. Przyjechaliśmy z południa Mazowsza, gdzie tak naprawdę od 30 lat mamy inkubator, o którym nikt nie mówi. Inkubator tak naprawdę produkcji warzyw ciepłolubnych w Polsce. Produkujemy je faktycznie sami tą produkcję rozwijamy i sami podejmujemy ryzyko rozwijania tej produkcji nie tylko. Zaczęliśmy od papryki tak naprawdę, może nawet wcześniej troszeczkę od jakichś takich ogórków czy tomatów ciepłolubnych, które też lubią ciepło. Natomiast ogórki w Polsce były zawsze. Papryka jest od 30 lat, bakłażan jest od 20, od 10 lat są papryki ostre, a od 5 lat są arbuzy, a od 3 lat są melony. Więc ten inkubator na południu Mazowsza się bardzo dobrze nam rozwija. Praktycznie produkujemy w tej chwili trzy rodzaje arbuzów, które się nam sprawdziły w polskich warunkach i na pewno można już je znaleźć w sieciach handlowych w Polsce. Na bazarach, w sieciach handlowych te arbuzy mamy. I podobnie od 2 lat wybraliśmy trzy odmiany melonów, które też się u nas zaczęły sprawdzać w produkcji. Więc ja bym dzisiaj chciał się skupić głównie na arbuzach. I zaczęliśmy od arbuza, który jest najprostszy w produkcji. Arbuz tak zwany cylindryczny, bardziej podłużny. U nas te arbuzy, przeważnie na południu Europy, one ważą około 20 kg. Im większy jest arbuz na południu Europy, tym jest lepszy. U nas nie ma takiej kultury, żeby kupować duże arbuzy, między innymi też te nasze odmiany są troszeczkę mniejsze, pomiędzy 3 i 5 kg. I te arbuzy cylindryczne, one są, tak jak powiedziałem, od 5 lat. Do tego doszły arbuzy z mini pestką, czyli arbuzy już mniejsze, między 2 a 3 kg. Znaczy inaczej, między 1 kg a 3 kg. I te arbuzy praktycznie, ich na półce jeszcze nie znajdziemy, dlatego że musimy przekonać konsumenta, a bardziej sieć handlową. Bo to dzisiaj sobie musimy zdawać jedną rzecz. My tu fajnie mówimy w tym gronie o rokitniku, o różnych tematach, tylko pytanie, jak konsument może mieć do tego dostęp, jak nie my decydujemy, co jest na półce. Te pieniądze, które tutaj są wydawane, te spotkania, te wszystkie rzeczy, które robimy, próbujemy przekonać wszystkich konsumentów, żeby do nich dotrzeć, żeby oni wiedzieli, co my produkujemy. Dzisiaj sieć handlowa decyduje o tym, co jest na półce. I my możemy wyprodukować najlepsze rzeczy, najlepsze produkty, natomiast nie jesteśmy w stanie tym wszystkim się przebić. Dlatego te spotkania są bardzo ważne dla nas. Państwo są bardzo ważni. Ta informacja, która potem idzie w świat, jest bardzo ważna. To wszystko, co jest robione w ramach tych projektów, jest bardzo ważne dla nas. To dzięki temu, co się wydarzyło rok temu tutaj. Nie wiem, czy ktoś tutaj był i widział, jak przyszliśmy pierwszy raz z melonem i arbuzem też. I bardzo był pozytywny przekaz na tym spotkaniu. Dzisiaj w Polsce, faktycznie w każdej sieci handlowej można kupić polskiego arbuza. Jest to, jeżeli chodzi o uprawę, w Polsce ta uprawa jest coraz bardziej popularna. Nie jest to łatwa uprawa. Natomiast pozwala to w Polsce na naszym producentom zdywersyfikować produkcję. Bo my znamy arbuzy tylko z importu. Przez 10 miesięcy w roku mamy arbuzy importowane. Natomiast ten arbuz, to co Państwo tutaj jedzą, jest zbierany w fazie dojrzałości takiej, która jest najlepsza. Oczywiście, my nie do końca wiemy jako producenci, jak to zbieramy, co tam jest w środku. Są pewne cechy, które mówią o tym, czy on jest dojrzały, czy nie. Przysłowiowe opukiwanie, to nie jest to tak naprawdę do końca. Można sam tego opukać, on i tak będzie je przejrzały, albo niedojrzały, albo no nie będzie smaczny. Praktycznie miąższ, tak jak tutaj Państwo widzieli w tym arbuzie, musi być zwięzły. Więc tak to wygląda, staramy się to robić. Teraz o melonach.
Melony mamy trzy rodzaje w tej chwili. Mamy melon Galia. Taki melon, który dosyć często jest popularny, jest chyba najbardziej aromatyczny, nie do końca wyglądem przyciąga, co nie? Taki jest lekko brudny wyglądu, ale jest bardzo smaczny. Nie wiem, czy Państwo próbowali tutaj. Aromat jest po prostu jedno z warzyw, które bardzo na magazynie pachną. Jeżeli stoi 3-4 skrzynki, paleta w magazynie, czuć jest, że jest melon. Wchodzimy rano i widzimy, czujemy, że jest melon. Kolejnym jest melonem dosyć popularny. Mówią na niego jak? Ropucha. Nie, taki trochę inny, co nie? Ale jest, tutaj też Państwo go mają. Jest bardziej spoisty, bardziej taki prostszy w uprawie. Zakładam, że Państwo jakby chcieli uprawić sobie u siebie tego arbuza, tego melona w ogródku, ten by się udał. Pozostałe wymagają troszeczkę szarpaniny takiej produkcyjnej. Ten. Ciągle jeszcze mamy dzisiaj sezon, bo zaczynamy go dziś około 10 sierpnia. Natomiast skończymy go około 15 września, 20 września. To wszystko zależy. Sprzymierzeńcem arbuzów jest pogoda. 2 tygodnie ostatnie mieliśmy ogromny wysiłek, żeby go zebrać i go sprzedać, bo wszyscy chcieli go. W momencie, kiedy przyszedł wczoraj dzień, taki jak wczoraj, zamówienia spadają od razu o 100%. Każdy wodę ma w butach, niepotrzebnie potrzebuje, żeby tego arbuza jeść. Natomiast cały czas będziemy go polecać, będziemy go produkować, dlatego że dzięki temu też budujemy jedną bardzo ważną rzecz, jeżeli chodzi o gospodarkę w Polsce. Po prostu bilans handlowy na arbuzie był taki, że głównie kupowaliśmy go przez cały rok, a nic nie mieliśmy swojego. Dzisiaj import tego arbuza w tych miesiącach, gdzie my go mamy, on po prostu spada. Więc ta gospodarka nasza, te pieniądze zostają na arbuzie u nas w polskiej gospodarce, a nie generalnie wyjeżdżają do innych producentów, to też jest, no, też jest jakiś plus. Czy Państwo smakowali? Smakuje arbuz. Nasz polski, tak? Ja bym bardzo prosił o to, żeby naprawdę dobry PR zrobić tym produktom, dlatego że my chcemy je dalej rozwijać. Żeby nasz ten inkubator na południu Mazowsza mógł się dalej rozwijać, mógł produkować nowe produkty.